bo to już się przedłużyło trochę. No cześć, tutaj Indie StarCraft, mamy 21.16, 9 luty 2015, gramy Ladder Europejskie, potem będzie coś z widzami, witam wszystkich oficjalnie, witam czat. No i co już widzę, sobie siedzi, są mody, Zero Signal, Zylcu oczywiście. Masa widzów, masa też nowych widzów, co jest całkiem fajne. Dusza imprezy, ja bym nie powiedział nigdy, że jestem duszą imprezy. Prędzej bym powiedział, że Z jest duszą imprezy, ale mi to daleko do takiej osoby, myślę. Ja zawsze sobie cicho siedzę. I no, czasem coś powiem. Tak, ja raczej cicho osobą zawsze jestem. Okej, okay, teraz sprawdźmy, czy nam to działa. Uwaga. No, zmienić scenę. Moment. O, gramy na terenie, jakby co? Barkod 35 poziom. No, i działa. Good job. A, tylko będę musiał chyba pozmienić. A, no, kurczę, zapomniałem o jednej małej rzeczy. Ale to mniejsze z tym. Damy radę. Z tego pierwszą mapę przynajmniej. No dobra, go, go. Na Terrana. Jestem samą duszą, bo nikt mnie nie widzi. Niezła uwaga, Mentos. Indy, jak zamykam oczy, to nie widzę streamu. Co? What? O, pieniądze! To nie tak działa. Coraz bliżej 200 milionów. Okej. Dobra, zobaczmy. Tylko jeszcze chronobusta rzucę, żeby nie było. O, platoniczna! Mi wrzucił. Znaczy, Tohimon mi wrzucił od platonicznej miłości. 10 zł. Dzięki wielkie, Tohimon, za wsparcie. Coraz bliżej Defadera. Sensei już mi się troszeczkę przejadą, głównie za sprawą niepełni sprawnej rolki, która się lubi zacinać. Tego nie lubię bardzo. 103 poziom kontra 35, że easy win. Jakby to tak było. No, on jest w górnym lewym rogu, zaraz pewnie będzie tutaj nas blokował. Zodiak R. O, jesteś subem. Siema, dzięki za suba. Chyba pierwszy raz tam zauważyłem, że masz. Także dzięki za wsparcie. Okej, okay. Co my tu mamy? Nie ma ekspandzika szybkiego z jego strony. Supply depot. O, jest. O, będzie factory jako pierwszy budynek. Będzie kombinować. Fajnie postawił baraki, także niełatwo złapać tę SIVI budującą i zaatakować propkę naszą. No dobra, skoro on kombinuje, trochę knuje, to. Będziemy się bronić. Wyślemy też wcześniej probę do naturala, żeby nas eBay tutaj nie blokował za mocno. O, on już wie, że ja będę tutaj robić tego Nexusa, więc pewnie będzie chciał to zablokować swoją SCV. No już, rób. Buduj. No ja wiem, że zbudujesz tego eBay. Albo i nie. Dobra, nie buduj. O, jak ładnie biega, ucieka. Póki co wszystko w miarę standardowo. Jak gramy na factory, to ważne jest, żeby tego pylona postawić jednak w tym miejscu na rampie, żeby potem ewentualne heliony zablokować. No i... dobrze tutaj tego pylona postawić po prostu. Jeszcze tutaj sobie może sprawdzimy właśnie, czy... nie ma proxy tej factory ukrytej gdzieś tutaj w pobliżu. I stalkery, ciśniemy. Drugiego schronu boostuje, bo jak on zrobi bardzo szybkie heliony, to mógłby nimi wjechać tutaj. Kusi, żeby wysłać Mothership Core na drugi koniec mapy. I zobaczyć, co on gra, tak na 100%. Ale nie, trochę mapa jest dużo. A nie chcę używać recola, bo potem nie będę mieć energii na photon overcharge, który nas by broni przed wszystkim. Kolejnego pylona bym tutaj postawił z chęcią, ale jednak jest lepiej zaoszczędzić
kasę na dwa gatewaye, na supply jeden, na Nexus drugi. No i ja tutaj nie będę za bardzo ryzykować, tylko przytnę teraz propki, zrobię dwa gatewaye. Jak widzicie, Nexusy nic nie robią, dopiero za chwilę to zostanie wznowione. Dokładnie teraz. Proby będą z naturala jechać do maina, bo trzeba się bronić przed tym dropem, który zaraz tutaj będzie. Znaczy dropem, to może być coś innego niby, ale tak, no szansa na dropa jest jednak miażdżąco większa niż na cokolwiek innego. No i pierwszy obserwator się tworzy. Tutaj zaraz będzie kolejny pylon i dzięki temu tylko jeden stalker będzie mógł już blokować rampę. A ten pozostały będzie na stronie przed dropem i jest coś... O, właśnie są te heliony. Już tutaj zostało to zauważone. Czekamy teraz na wlot tym dropem. O, aha, z tej strony, no całkiem fajnie. No. O, ale na szczęście. No ładnie to wyszło, jak widzicie. Praktycznie bez specjalnych strat. I teraz chronobustujemy już z powrotem naszych robotników, bo trzeba gonić trochę z ekonomią. Także ładna obrona, taka jakbym na turnieju normalnie zrobił. Taka obrona. Tylko teraz się jeszcze skupmy na moment, bo mogą być jakieś tutaj wjazdy kolejne za chwilę jakimiś innymi jednostkami. Kolejne plony tworzę tak, żeby zablokować kolejne potencjalne wjazdy helionami. Ciekawie wleciał, szczerze mówiąc. Chronobusty lecą. O, zaekspował, więc jest tutaj sytuacja całkiem dla mnie bezpieczna. Mogę bez problemu te proby dalej sobie ulepszać. O, robi siege tanki, więc on chyba będzie robić jakiegoś olina. No a ja, z racji, że widzę te siege tanki. Aha. Jak zrobi cloaka, to już mamy wszędzie obserwatorów też. Kurczę, trochę się tutaj zagubiłem. No dobra, skoro on gra w ten sposób, to jeszcze tylko się przekonam, co on tutaj dalej opracowuje i myślę, że muszę dostawić więcej gateway'ów i robić już tylko armię. O, będzie grał mecha. To dla nas ważne, to ja robię szarże w odpowiedzi na to wszystko. I myślę, że mogę celować tutaj w takie okienko czasowe, w którym on będzie zajmować kolejną ekspansję, trzecią. Chyba, że już ją zajął, to jest problem. Dobra. No, dziabni. Jeszcze raz. Aj, pięknie. No, co tutaj mamy do odmiany? Mina. Okej. No i robimy teraz milion zelotów. Jeszcze sentry by się przydała. I czekamy, aż on będzie zajmować kolejną bazę. No chyba, że gra Olina. Jak gra Olina, to wygram. Jak zajmie trzecią bazę i mi się uda ładnie w nią wjechać, to też powinno być nie tak trudno to ugrać. Ciekawe, gdzie on postawił tego Stargate'a, nawiasem mówiąc. Bo to nie jest takie oczywiste. O, jest trzecia baza, więc pewnie ją będzie zajmował tutaj do wewnętrznej strony. Ale i tak spróbuję pójść w ten timing, bo... Oj! To miałem sobie dostawać. Bo myślę, że wygram tym. Chciałem teraz tak pojechać tym... tą propką, żeby on jej nie znalazł. Może się uda to. Tylko tam chyba helion jakiś jest. Jeszcze kilka strzałów, dobrze. O, jest Raven, trzeba uciekać. Trochę fart, że go mi nie złapał. No i jest naprawdę duża szansa, że go za chwilę pokonam. Mało mam gatewayów. To jest taka, bym powiedział, metoda, żeby jednak wygrać na tego mecha nieco szybciej niż w 50 minucie rozgrywki.
I szanse powodzenia też nie są wbrew pozorom takie małe. No, kończy nam się to, co się ma kończyć. Idziemy, 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 idziemy! Go, go, go! Archony jeszcze nie dobiegły, ale jest taka szansa, bo on nie jest rozłożony, że aż szkoda jej nie wykorzystać. No, GG. I wpasowaliśmy się w ten timing, o którym mówiłem. Całkiem nieźle. No najważniejsze, że on nie wiedział, co gramy. A się nie wiedział, no nie spodziewał się totalnie. Jego statystyki 44-44. I top 9 w masterze. Co my tu mamy na czacie, zerknijmy. Co by nie było, że jestem jakiś aspołeczny, czy inne takie. I tak jestem. Igor nie kupuje Razera. No ale ej, wymiary mi pasują. Co poradzę? A, Zodiak mówi, że drugi miesiąc ciśnie te soby. Kurczę, no co? Tak właśnie jakbym widział ten nick, ale bym go nie widział. Może rzadko po prostu piszesz na czacie, dlatego tak mi się wydawało. Ale dzięki za suba oczywiście. Jakbym miał mysz za 500 zł, to już miałbym GM, a no na bank. I globalito, tak już, w sensie. StarCraft, sprawdź maila. No to sprawdzam. O! Kolejna osoba chce numer konta, żeby coś przelać. Okej. Okay. No problem, my friend. Także szybko podam i kolejna... A, już w sumie teraz zacznę szukać kolejną mapę, bo po co czekać? Szukamy kolejnego przeciwnika. I dzięki za wsparcie oczywiście. A pan Przemek też mi coś przelewał, z tego co pamiętam, także to też dzięki wielkie za to. Dobra, zobaczmy, co tam dalej na czacie. Twitchowym. Dzień dobry, Indy, cześć czat, siema Piotrek, witam nowych widzów. A czy prześlę replay z tej gry? No, jak napiszesz mi na maila, mogę go przesłać, czemu nie? Tylko napisz, której gry, że na ten, no, że to był tamten, no, jak mu tam, Deadwing. Ta ma, nazwa mapy i, no, że grałem na mecha, takie tam podstawowe patenty. Znowu, a nie, teraz na Zerga, o Niku Shady, czyli taki podejrzany, powiedzmy, chyba można tak powiedzieć. Niech ci, co znają angielski, też się wypowiedzą, czemu by nie, ale z tego co pamiętam, to taki podejrzany typ. No i właśnie Zerg. No jak Zerg, to wiadomo, lecimy jakieś Canon Rush, co się będziemy tutaj bawić. I szpylon. Dobra, kończy się pylon. Ronobustu. Do każdego Black Widowa powinien być słownik ortograficzny. Po co komu słowniki ortograficzne, jak już w internecie jest? Wystarczy wpisać słowo i się pojawia poprawna pisownia. Ja nie wiem. No i już, lecimy. Canon Rush, go, go, go. Oho. Podejrzany już tutaj nas obczaił overlordem.
O! Aj, zawrócił tego Overlorda. Czemu on to zrobił? A może by tak jednak spróbować tego Cannon Rusha? Próbujemy. Oj, proszę pana, nie ma pan co zrobić. A to peszek. Dobra, teraz będzie promów, chyba. Ej, co on mnie może tutaj... O, 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 i teraz cia... No nie. Dobra, nieważne. On zrobił Hatchery First tak w ogóle. No, anuluj, już anuluj. Kurczę, dużo zainwestowałem w to. Ale to nic. No, teraz złoto pewnie pójdzie zająć. O, będzie bronić to. Chyba słusznie. Dobra, słaby był pomysł z tym kanonem, bo przydałoby się ze dwa kanony postawić minimalnie. Ale to nic. Albo nie będę go bić. A może będę? Dość zabawną kontrą na takiego Cannon Rusha jest zabranie wszystkich dronek i lingów do mnie, żeby zniszczyć tego kanona mojego, który się tworzy i po prostu się kontruje. Ale to takie trochę dzikie. Oj, nie wiem co się wykluło, ale chyba... Chyba to nie były drony. Więc go, go, propka do blokady. No i padnie ta tarcza. No, no, no. O, Lingu zrobił sporo, może będzie olinować. No już się zdradziłeś, gościa. Albo Sentry. Sentry będzie lepsza i Mothership Core. I teraz tak, robimy kanony, bo to trzeba. Kurczę, zwiat też bym zrobił jakiś, ale nie mam za bardzo jak. Mothership Core'em polecę na złotą bazę, bo to mogę zrobić. Tutaj force field w razie czego, jesteśmy po prostu jak Fort Knox. O! Wybuchnij! Aha! No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. O, o, o! Bij Baininga. Dobrze, jeszcze jeden i boom! Baininga. Nie, nie brak. Teraz tak, robimy jakiś atak, myślę, z Baningami. Oho. Co? Co ja powiedziałem z Baningami? Atak nie, z tymi. Normalny atak będzie. Z gate, multigate'em jakimś, bo on... Oj. On zajmuje złotą bazę, najgorsze zaraz kulowa będzie. Ładnie jest. Good. 3 na 10. Za te mikro moje. Teraz standardowy indie będzie, czyli minion gateway'ów i 1A. O, jedynie 9, tak nic. Ciekawe czy się wybroni. Nie no, raczej nie ma prawa się wybronić, zwłaszcza że mam tutaj te pylony i mu mogę niszczyć też główną bazę, ale dużym moim błędem jest to, że tak późno dostawiłem te kolejne gateway'e.
No, dam radę chyba, nie? Wiesz, jak patrzę na te linki, to takie nie wydaje się teraz łatwe i oczywiste, że ja to wygram. Ale mamy plus jeden do ataku, więc go, go. Easy! O! Będziemy mieć rauczy na szybkości. To jest już prawie, że pewne. GG! Easy. O, jakaś emotka z jakiegoś innego kanału. Polski Belk. Okej. No dobra, zobaczmy, co tam się działo na czacie. Poszedł Canon Rush. Jego statystyki 33-28. Kiedy jakiś Battlefield? No to tak nieprędko. Nie, raczej Battlefielda nie gram. Jeżeli co inna gra będzie, to raczej CS. Ale to nie w najbliższym czasie. Dzięki za follow. Kiedy Grandmaster? No jak będzie, to będzie. Zobaczymy jeszcze. Ale on się pojawi prędzej czy później. No ludzie, spokojnie. Będzie. Wszystko będzie. Będzie pan zadowolony. Nie uważacie, że to niezręczne powiedzieć komuś, że go nie śledzisz? Nie, to nie jest niezręczne. Po co w ogóle mówić, prawda? Starcraft od 19 roku życia cię followuje. Aha, mojego 19. O, to prawie 2 lata, nieźle. Dobra, lecimy dalej. Jakie miałem APM? Ja grałem jedną ręką 103 albo 107, coś takiego. 100 z tam z jakąś malutką końcówką. Dziesiętną. Nie, jednostkową chyba się mówi. 103 albo 107 albo 106, coś takiego. Jak miałem jedną ręką. TLS mówi, że dodał nową emotkę, tego zachęci do suba. Ja nie wiem, czy ja nie mam możliwości mieć tylko jednej aktualnie, ale to się zobaczy. Może będę mógł mieć więcej. No dobra. Co tam jeszcze? Siema, witamy nowe osoby. Nie mogę z tych animacji, no o to chodzi, żeby nie można z nich było, o, jak widzicie. Jak mogę karać tak biednego Zerga? No tak wyszło. Grę Zergiem trzeba karać. Jednak najbardziej lubię, jak indie gra na tej platynie. Sporo late game'ów, które się najlepiej ogląda. Jak to gram na platynie, o co chodzi? Przecież ja teraz gram w tym Masterze, czy jak mu to? Chyba, że chodziło ci o ten amerykański ladder. Ale na tym amerykańskim też już jest master. To całkiem nie tak wolno poszło, trzeba przyznać. Wanty, Terran! Będzie. Także próbujemy go teraz zmiażdżyć jakimś może wczesnym, nie wiem czy wczesny push. Napiszcie co chcecie, żebym zagrał może. Może się zasugeruje tym. I zobaczymy. Dokładnie, a powiem to nie wszystko. Siema, witam. No, trzeba będzie zaktualizować kalendarz ze streamami, żeby znowu nie było, że mamy luty, a tu, że stream będzie 23 stycznia. Trzeba, ja go zaktualizuję po tym streamie. Przynajmniej się postaram o tym nie zapomnieć. No, są Grandmastery z chińskim APM, oczywiście. Karier już, Proxy Mothership, Proxy Final, Proxy Tempest, Darki. Zagraj tak, żeby było spoko. To jest dobre. Będzie spoko.
Dobra, jak zagram mecha, to zagram kariery. Niech będzie. Nawet tego Mothership Clan mogę dorzucić, żeby nie było. Tu muszę mieć trochę przewagę, żeby coś takiego stworzyć. Znaczy najpierw ten pesty, potem kariery. Może tak. Bo inaczej będzie ciężko się utrzymać przy życiu. Okej, okay, chronobusty jeszcze jeden, a potem pewnie drugi. Proxy Carrier widzę, że chyba jest tutaj dominującą opcją. O, Oraklu nikt nie napisał, chyba nie lubią. Proxy Colossus z podnoszeniem, czyli z chyba War Prismem tutaj chodzi. Nie graj! Brodo. Jaką zagram strategię? No, tempesty, kariery takie ten, bo to dominuje. No się może jeszcze nad Darkami się zastanowimy, ale to nasze, no jeszcze muszę zobaczyć co on gra, nie? No, to dość ważne, żeby samemu zdecydować się co zagra. Znaczy, no, najpierw otwarcie z Nexusem, oczywiście, nie? Ale to jest typowy standard. Jeszcze tylko zobaczymy co on gra i wtedy się zdecydujemy w miarę na coś. No chyba, że zagra Artfactory, no to muszę się wtedy bronić. Niestety, tak to zostało pomyślane. No, jest już Reaper. A jakiś wcześniejszy ten Reaper? Coś tu jest podejrzanego. Panie Pernanie. Jakiś się szybki wydaje. No ale dobra, nie, to był w miarę standardowy jednak. Baraki robi, typowe standardowe otwarcie, dobra. Ale kurczę, ten Reaper sporo zrobił, chyba dwie proby mi już czyli. Aj, znalazł. No, dwie probki ubił. Nie wiem, chyba szybszego zagrał albo ja coś wolno zrobiłem. Ma tego Reapera, co trochę nie sprzyja zagraniu Dark Templarom, więc pójdę w Blinka. Aj, nie strzelił. A chyba i tak bym go nie ubił tym strzałem. Kurczę, te dwie proby zabolały, które mnie strzelił, no naprawdę. No dobra, jakoś poszło. Teraz to mógłbym te darki w sumie upchnąć. Tylko, no, sobie mogłem. Dobra, gram darki. Wiecie darki, macie darki. Ale ja nie wróżę sukcesu tej strategii. Ale chcecie strategii, które się w sumie tak za bardzo ich nie gra. Oj, zagapiłem się. Ciekawe, czy zmieni trajektorię i idzie naokoło teraz. Pewnie tak. No, pokaż się. Wiem, że tu jesteś. A, może i nie. You require my skill. No i kurczę, te darki się mogą udać. I to nie jest żart. Zaryzykuję zrobić coś trochę więcej. Bo trzy. No
No, no, no. Nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Dobrze, dobrze. Sukces! Wróży nam to sukces! Dobrze. Faker! Pokazuje nam fakera przeciwnik. A i zakończyło się to ulepszenie. Co za niepart, co za niepart. Idziemy mu niszczyć do budówki. Oj, ma nas, oj, ma nas kanon. Dobra, uciekamy, dzido. Troszeczkę przysnąłem z produkcją wojska. Ale minimalnie, minimalnie. Nie wiem, czy to mądry pomysł, się tu jeszcze chwilę. O, 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 właśnie, o, właśnie, o, właśnie. I dziab, i dzido. Nie złapiesz mnie. Szybciej, szybciej. No, 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 no. No, dobrze. Ale to proste. No, dobrą radę mieliście z Dark Templarami. Najważniejsze to wkurzyć przeciwnika. Wytrącić go z równowagi. Po prostu. Potem to już jest easy. Przechodzimy teraz w kolosy. Bo kariery byłyby lekko przesadą. Leci do mnie Medivac, Dark Templar, widzicie, darmowy obserwator, który nam tutaj wszystko zauważy. No jednak zrobię jeszcze te trzy stalkery. Oj, właśnie. Oj, no panie Terranik, no gdzie jest... Gdzie jest minimap awareness? Dark Templar to zauważył, nieprzyjacielu. Co to jest? Jeszcze od map hackerów mnie wyzywał. Chociaż fakt faktem, że sporo po to sobie myślało, że tędy wleci Medivac, a nie tędy. No ale to ci teranie to różnie grają, więc się tak trochę rozstawiłem bardziej. Aha, już idzie. Kurczę, supply mu. Nie, nie biegnie tutaj Dark Templar. Nie łudźmy się. No, ma zobaczmy, czy gra dwa starporty jakieś. Chyba nie. Co, ma tylko trzy baraki? On się prosi o to chyba, żeby to przegrać. Cokolwiek chyba muszę zrobić i będzie czy nie. O! Mina, eksploduj! No, łatwo poszło. No i teraz kontratak. Będzie, myślę, całkiem łatwe zwycięstwo teraz. No, no, no! Nie zakopiesz. I jazda, jazda. Jeszcze nawet Mother, nasze Warpisma zrobię. Strzał w SCV, strzał w Maraudery od kolosów, taki celny w miarę, myślę. No i miazgunia. Jeszcze mnie cheeserem nazwał. Jak niemiło. No dobra, GG. No tak, tak, to był dobry moment, żeby skontratakować, jak stracił dropy.
100, znaczy jego APM 207, moje 175, jego statystyki 97-84. Także Dark Templarem wygrały tę grę. No karierów nie było, no ale to nie takie proste i zagrać. Cheezer to taka osoba, która szybko atakuje i w ryzykowny sposób. No, czyli to zagranie, które ja zrobiłem z tymi Dark Templarami, niewidzialnymi jednostkami, te co tam do niego wbiegły, to jest Cheese. Szybkie Dark Templary i... No i to zadziałało, ale to było ryzykowne i to jest właśnie Cheese. Coś trochę taki all-in w pokerze, jak mamy słabą kartę. Powiedzmy. Okej, to było dziwne. Czy miałem na studiach majce? Tak, miałem matematykę, musiałem się uczyć tak łącznie przez pierwszy semestr, tak jakby zsumować wszystkie godziny, to z 80 się pewnie uczyłem tej matematyki, no ale zdałem szczęśliwie. I to tyle. I teraz już o niej zapomniałem oczywiście. Znaczy coś tam bym może policzył, ale bym musiał sobie przypomnieć z zeszytu te całki inne takie. Witam, nowe osoby oczywiście. Siema Shadow, siema wszystkim. Maphaki.pl. Bawią mnie ci napinacze. O, dzięki pan Przemek. No i dobra. Lecimy. PvP. Na Jesus Charlie. Na Protosa. Zaraz się. O, właśnie, przyłączyło się. I ciśniemy. Witam wszystkich tak w ogóle. No ja też witam. Lecimy z PvP. To nie jest ładne, ja wiem, żebyście chcieli zobaczyć tę karierę, ale to nie jest tak, że sobie zrobię karierę i je zagram. No nie jest takie proste, bo mogę zginąć od miliona rzeczy po drodze, jak ktoś dobry atak zrobi. Ale jakby był mech, to bym zagrał. Ten pestap, ten karierę. No chyba, żebym zginął wcześniej. To nie bardzo. Chyba czkawka mnie złapała. Albo i nie. Cześć Indy, otóż jestem bardzo nowym graczem i widzę, że zmieniasz się między mainem naturalnym a ekspansjami, używając F1, F2, F3 i tak dalej. Powiesz, jak to zrobić. To jest na moim YouTubie. Znajdź sobie filmik, który jest nazwany Porady Zawodowego Gracza i tam w opisie filmu masz takie coś jak, no, ten spis treści, jadłospis, zwał jak zwał i tam masz lokację. I to tam jest w którejś tej minucie i tam to masz opisane. Także porady zawodowego gracza na YouTubie i potem w opisie filmu lokację. I tam masz to wyjaśnione elegancko, jak zrobić. O! Widzę, że jest... No nie! Oż ty bucu. No nie jest dobrze. Jest bardzo niedobrze. Prawdę mówiąc, jest źle. Jest bardzo źle. Możesz postawić. No, ciopnij. No i to nie. On też dopiero teraz zaczyna zbierać te takie sumie dość późno. Cybernetics też tworzy. Dobra, nie ma takiego dużego opóźnienia. Damy radę. Kurczę, mogłem przecież mu ukraść gaz. Co ja robię? Rzadko jestem w takiej sytuacji najwidoczniejsze. Aj. Zajął. Te emocje. No, na pewno będzie próbował jeszcze zająć. Może nie to jeszcze? O, zrobimy takie coś nietypowego. No taki push. No, to może być nawet niezłe, się okaże. On pewnie teraz robi tego orakla, bo tak najczęściej robią ci to zajmują gazy. No zobaczymy. Teraz będzie taki push, 2 Stalker, 2 Zelot i to jest całkiem silne.
Zwłaszcza, chociaż on też ma zeloty, to tak może nie do końca będzie takie skuteczne, ale miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Kurczę, na mnie to chyba nikt tego nie zagrał od wieków. Ale to jest trudne do wygrania, jak ktoś się zajmie dwa gazy. Ale to zrobię. To jest ryzykowne jest trochę moje wyjście, ale z drugiej strony jak zobaczyłem, że on wcale nie ma tak dużo gazu więcej niż ja, to też niekoniecznie mi zrobi tak szybko tego orakla i powinno być good. To teraz idziemy, go. No i co teraz, panie przeciwnik? Zrobił orakel właśnie. Orakel wygra ze stalkerem, niestety. Ale tylko z jednym. Bijemy mu probki, bezczelnie. Może jak widzicie, ma tutaj jakieś zeloty, ale zeloty nam nie straszny. Nie robi tutaj widzę nic kolejnego. No, dobra, zepsułem to. Ale przynajmniej wiemy, co gra. Idziemy już ukryć probę po drugiej stronie mapy. No i sytuacja jest, bym powiedział, dobra. Mamy przewagę w probkach i jest good. Tylko teraz jak wleci do Oracle, to ja muszę mieć te dwa stalkery minimalnie. Dziwią, że to swoje Oracle szybciej do mnie nie poleciał. Trochę się też boję jakichś Dark Templarów. Chyba jak to zagra. No i cztery, myślę, takie. Gateway ze stalkerami będą na tyle dobre, że wygramy to już. Mother Shipcore zostanie bardziej chronić nas przed oraklami. On pewnie już przechodzi w jakieś Void Ray'e. No, albo robi Immortale, ale chyba i tak już to przegra, nawet jak zacznie je robić. No, ajś, idealnie się wstrzelił w temat. Teraz ja będę musiał zostawić stalkery w bazie. O, już zrobił? No, ty cwaniaku. Nie. Dobra, zrobił te Dark Templary, wygrał nimi. Kurczę, jakbym słusznie się bałem Dark Templarów. Słusznie się bałem. Jego statystyki 242 na 214. I trzeci masterze. No. Powinienem od razu zrobić, bo coś tego miał mało. Coś tego miał za mało. Moją ulubioną taktykę zrobił. Zawalić gazy. Zobaczmy, co jest na czacie jeszcze. Mówiłem kariery. Wygraj. No tak. Ja mam statystyki słabe, jeżeli o to się pytacie. Ja mam 34-33, jestem trzeci w masterze. 917 punktów. No ale lecimy dalej. No dobrze było, bardzo dobrze było w tej grze, ale niestety nie zrobiłem tego obserwatora. Jakbym zrobił obserwatora, to już w ogóle by było easy, ale też tak nie do końca może. Bo, musiał cały czas uważać na Oracle, na Dark Templary, musiał mieć ze 3 stalkery przynajmniej w bazie, żeby być w miarę bezpiecznym. A reszta by poszła na atak. No i ma do siebie korta, żeby został w bazie. Nam się tutaj czai, widzę. Nie pokazuje uśmiechu nawet przeciwnik, tylko takie dwukropek. Takie mrugnięcie oczkiem, takie... Taki cwaniak. No było blisko.
Dokładnie. Ja tam mogę lepiej pomikrować z tymi stalkerami w jego bazie. A tak to wyszło, jak wyszło. Siema, siema, witam nowe osoby. Pilnuj gazu, figurą, pilnuję. Znaczy na tej mapie jest mniejsza szansa, że będzie próbował je ukraść, bo to są trzy pozycje startowe, więc musiałby wysłać aż dwie proby na początku. Nie wiem, czy to by było w sumie możliwe. Okej. No, teraz mi tych gazów... Znaczy, przynajmniej dwóch nie ukradnie, to już jest pewne. No, dokładnie, nawet żadnego. Teraz spróbuję zapewne czegoś innego. No się on niekoniecznie będzie olinować. Tylko tak akurat zagrał. Teraz jakiegoś pewnie mógłby sprawiać szybkich gatewayów, ale nie fart trochę, bo jest po lewej stronie. Jeszcze się nie wysłał tego zwiadowcę, może też na dół wysłał, tylko przeoczyłem. No dobra, to jest trochę dziwne, że nie widzę jeszcze jego probki tak w ogóle, albo ją przeoczyłem na minimapie. O, jest probka. Trochę późno. On... Aha, bo on pewnie wysłał po Cybrant i skoro i szczęśliwie wysłał do mnie. Taka jest najprawdopodobniejsza wersja wydarzeń. O, pewnie tak było. Jeszcze mu tutaj zwiat lekki zrobię. Tutaj ma dwie probki, tam też się ma dwie probki. No, uciekniesz, uciekniesz, już bez przesady. Pójdziemy w blinka. No, zobaczmy, czy ta jego proba tutaj gdzieś jedzie, czy ją ukrył. No, on raczej ją ukrył. No dobra, to zagram bezpieczne otwarcie z Blink Stalkerami, czyli 3 Gate i... No, 3 Gate Blinki oczywiście do Robotics Facility. Przy okazji sprawdzimy okolice tutaj. O! 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 Już jedzie. Kurczę, nie! No nie jest dobrze. O, jest bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. O, jest już spokojny. Chociaż kurczę, trzeba by na pewno. Oj, no nie jest to dobrze. Nie starczyło energii na kolejną sentry. No dawaj. No i zniszczył mi centrum. Kurczę.
No, 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 no. Dobra, mamy Blinka. Co nie stawia nas zbyt takiej dobrej sytuacji raczej. Chociaż... No jedno jest pewne, nie zrobił... Aj! Nie złapałem, no nic. Czy zrobił tego kurczę całego. Te całe zarcempary znowu, co by było niefajne. Dobra, jest szansa, ale on też jak zrobi Blinka, to w sumie będziemy trochę tak na równo. Close game, again. No nie zaekspował, to ważne. No dobra, go, go. Aj, nie mam wizji. Kurczę. Zepsułem. GG! No, daliśmy radę. Nie forsildował rampy. Mógł to forsildować i by wtedy przetrwał. Ale poszło. Tym razem poszło. Jaki on ma... A nie, chwila. A nie, on zrobił normalnie. 13 gate, potem 18 cybernetics. I co on dalej ćwiczył? Aha, 3 gate. Aha, on też poszedł w Immortale i Blinka, tylko coś nie zdążył z Blinkiem. Warpisma zrobił, co ciekawe. I chyba dlatego... przegrał. Czemu rzuciłem chron na zamkniętego gate'a? Znaczy ja go po chwili zacząłem otwierać, tylko go właśnie... No chciałem go od razu zacząć otwierać i rzucić chron boosta, ale coś mi nie wyszło z tym otwieraniem i dopiero po chwili go otworzyłem. Żeby się szybciej otworzył po prostu, no i potem żeby szybciej... Jak się rzuci chron boosta na otwierającego się gate'a, to on się szybciej otwiera i potem jeszcze oczywiście ta jednostka... no cooldown... No szybciej mogę coiną przyzwać, nie? Bo to się tam odnawia. A, halucynacje mi jeszcze laser podpowiada. No tak, halucynacjami też tam można było te wizje zdobyć. No ale blinkowanie się prosto pod Immortala, to tak... Mi tutaj bardziej chodziło o tego Timorpa, którego mogłem rzucić sobie Mothership Core'em, tylko tam zabrakło jeszcze jest 3 energii chyba, żeby go użyć. I wtedy już by była miazgunia. Nigdy nie grałem w SC, nigdy w SC2 też nie grałem, ale czasami przyjemnie mi się go ogląda. No dobrze, dzięki wielkie, Moluk, za dobre słowo. Halucynacja kolosów. Tak. Na jednej bazie 20 kolosów. Brzmi to przekonywująco. Każdy by uwierzył w te halucynacje. I od razu wszedł bez gry. Dobra. Lecimy dalej. Co to się jeszcze działo? O, wow. O, wow. Dzięki pan Przemek ogromne za to wsparcie, które mi tutaj napisałeś. Nie przelałeś. Ogromne dzięki. Czyli się już w sumie uzbierał na dywadera chyba. Tego pewnie zamówię. No ale dobra, Katalena. O, znowu ten sam gość. Chyba.
Chyba trzeba będzie teraz samemu spróbować czegoś agresywnego. Myślę, że jakiś jeden... Ja zagram szybkiego 3 gate'a. Chociaż... Tak, zagram 3 gate'a, bo on robi zwiad po Cybernetic Score, to ma sens. Jeden. Tak jest, mam 1-1 z tym gościem. Teraz zobaczymy o to, kto wygra te best of free ladderowe. Teraz nie rzucam chronobusta i gramy 3 gate. Pach poszło. I teraz dopiero chronobust. Będzie całkiem szybki atak, który myślę, że może się udać. I tylko jeden chronobust na probę jest, teraz już nie rzucam kolejnych. Aha, i przed drugim palonem się robi Cybernetic Score, więc też trochę inaczej niż w zwyczajnym buildzie. Go! Teraz leci pylon i zelota. Przycina się probki, jak widzicie, no bo all-in, wiadomo. Teraz ja go zolinuję, zobaczymy, czy się uda. Jeszcze jakąś probkę mogę dołożyć. I od razu Warp Gate i Stalker. Da się chronobustuje tego Stalkera. O! Aj, ma te nasze ma energię na Nexusie, więc chyba może się przed tym obronić tak nawet nieźle. Także nie będzie łatwo. Trochę mi kusi, żeby tutaj wewnątrz jego bazy ukryć tę probkę moją. Nawet bardzo mi kusi. Ale nie, zagramy to normalnie. To już tak kombinatoryka ostra to jest. No i atakujemy. Jeszcze ze dwie probki mogę dołożyć. Nawet gaz bym sobie mógł stworzyć. Skupiamy się na ataku. Mam nadzieję, że ten jego stalker tutaj nie zajdzie za szybko, bo jeszcze jak mieliśmy tą probkę, to oczywiście już jest po zawodach. Dobra, go. Tutaj pierwszy pylon, tutaj zaraz mamy drugi pylon. No. Tylko bez takich. O, robi orakel. Chyba wygrałem. Raczej na bank. Chociaż w sumie, co to tam wie czasem? Aha, on jest... O nie, przecież to jest kontran, to co ja robię. Nie! Kurczę, no nie jest różowo. Dobra. No! Gdzie pod tego fotonowo charge'a? Kurczę. Wariuję o te jednostki ostatnie. Kurczę. No jak zrobił Voida, to... Oj, nie widzę tego.
Chociaż... Okej, okay, jest potencjał. Zrobił Wojda źle. Kurczę, wróciła ta Oracle. Myślałem, że nie, już się poddał tutaj. A nie, nie zrobił Wojda, dobrze. Dobrze, dobrze, miąz go. O! Ha! Jest! Dokładnie, z potencją. Dobra, poszło. Czyli 2 do 1 dla mnie w tym best of 3. Wygrał, jest źle, jest dobrze, jest źle. Jest, tak jest. I sznycel. Indie ma problem. Otóż kiedyś, kiedy produkuję Medivaca, mam ustawiony punkt zbiorny na armię, to Medivac zabiera jednostki oznaczone tym punktem. Co robić? Aha, że podnosi. No to normalne, że podnosi, no bo masz tam ustawione to tak na armię. To tak jest, to tego się nie da zmienić. Po prostu musisz wysadzać. Nie ustawiam na armii, tylko obok armii właśnie i jakoś sobie racz. No się ja tak na przykład robię z kolsusami, że je praktycznie jak one wyjdą z robotyk, to je od razu przypisuję pod hotkey, bo czuję, kiedy on wychodzi, albo słyszę ten dźwięk wychodzenia kolsusa. No tego się nie da zmienić, tam to on zawsze będzie podnosić. Indie popraw top donations, tam ktoś płaci więcej na ramy niż 30 dolarów. No tam było 288 zł, czyli tam chyba było 69 euro, coś takiego, tylko że to była anonimowa osoba, no jak była anonimowa osoba, to on... Zresztą się tam skontaktowałem z tą osobą i ona nie chciała, żeby to było w top donate, tylko to, co jest teraz. Że spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Nic nie łapię z tej gry, ale oglądam, bo jest fajnie i to jest właściwe podejście. Dobra, lecimy dalej. Chodzi o to, żeby pokonać wroga. Jak prawie w każdej grze. Zebrać surowce, zrobić jednostki i pokonać wroga. Co się stało, że StarCraft dzisiaj to żywa gra? Nie mam pojęcia, co się stało. Ludzie uwierzyli, że jeszcze jest nadzieja. Okej, lecimy dalej. Witamy, witamy nową osobę i go, go. Gdzie StarCraft, wiesz co reklamujesz? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Co się reklamuje? George'u, musisz elaborować tę wypowiedź. Dobra. Tak, trzeba pokonać wroga, jest tym imperatorem. Dobra, go, go, lecimy. Kolejny przeciwnik. Teraz będzie Blackbird, to jest Protoss i nagrałem na niego już kiedyś, ale to było dawno temu. I nie było łatwo, nie było łatwo. Jest ponad 300 oglądających, to nieźle, bardzo nieźle. 308! Nice'u. StarCraft Alive. Ludzie co oglądają StarCrafta. Mamy Dwinga. Aha, przed streamem wyskoczyła reklama. Znaczy ja na to nie mam wpływu. I not know. To jest Twitch. Ja tylko puszczam zazwyczaj jak jest sam koniec streama i to tam, no, i napisy końcowe, takie ten, to ja wtedy puszczam 3-minutowe. Ale to co się wam świetla przed streamem, to nie ja. Ja nie jestem winny. Dwiema rękoma. Dwiema ręcema.
Co by teraz zagrać? No, chyba szybkie Feniksy zagramy, czy tam Peniksy. Jak mi się zdarza wymsknąć. Bo mapa jest duża, a mamy PvP właśnie. Także pewnie w Feniksy pójdziemy. Following the Starcraft dokładnie. Zakosiłem wąs od Izaka. Nie. Nie, aż tak. Nie golę się za często, nie ukrywam. Głównie jak trzeba, albo wypada. Kiedyś się praktycznie przed każdym streamem goliłem, teraz nieco rzadziej. Ale myślę, że już na następnym będę oglądał jakby co. Nie, ja żadnych wąsów nie zapuszczam. Spokojnie. Bez takich. No to jeszcze bym musiał kombinować, jak to równo przyciąć czy coś. Nie, to za dużo roboty. Lepiej po całości przejechać. Się nie bawić. Nie golę się, bo fanki też oglądają. No nie wiem, czy oglądają, może oglądają jakieś. W każdym razie pozdrawiam fanki. Jeżeli jakieś są. Od razu zbieramy 3 probkami z każdego gazu przy tym zagraniu. Po postawieniu Cybern Fiskora. O, mój przeciwnik jest w górnym prawym rogu. Fajnie. Proszę pana. Jakieś oliny ja tutaj wyczuwam. O, dokładnie. 3 gate. Takie coś, co ja zagrałem na poprzedniej mapie. No i teraz się muszę wykazać. Teraz muszę pokazać ten skill. No to nie będzie łatwe do obrony. Wierzcie lub nie. Zabieram proby z gazu. Oj. Tu mam nadzieję, że tej swojej probki on już u mnie nie ukrył, bo to by było niedobre. To by było bardzo niedobre. O, żeś ty. Nie zbudujesz tego. Nie ma takiej opcji nawet. Stracił probkę, co jest dla mnie naprawdę dobre. Idziemy dalej w tej gameplaye. Musimy poniszczyć mu pelony. To jest najważniejsze teraz. Nie ma pylonów? Poważnie? Okej. No poważnie, zauważy co gram? Może i nie. Ha! Wybroniliśmy się i to tak nieźle. To teraz pytanie zasadnicze. Gdzie ta Oracle jego leci? Znaczy ja mam gigantyczną przewagę, bo on nie zbierał gazu. Tylko żeby zaraz tego nie wtopić. Ja jeszcze się tutaj przelecę, ale nie za daleko, bo jak on i tak przyjdzie do mnie swoją armią naziemną, to ja muszę tutaj mieć ten photon overcharge, bo on może przegrać cały czas. Mówiłem o tych Feniksach, no ale to tak nie bardzo mogę teraz zagrać. O właśnie, to jest jego armia naziemna. I tak to nie jest takie łatwe, wam powiem, do obrony. Tak to jest takie dość niepewne. No dobra, jednak jest pewny. Teraz leci mi Oracle, pewnie. Teraz, nie? Teraz? Nie? A jak wleci to... O! Zaekspował. Cwaniak. Kurczę, co on zagra? No pewnie te darki. No bo jaki on ma inny wybór? Ale jak nawet je zagra, to i tak nie będą tak wcześniej, bo zrobię stalkery, czyli gazu się pozbyłam, miał tylko jeden gaz, bla bla bla. Udaję, że myślę. No jest strach przed orak. I przed orkami, i w ogóle przed wszystkim.
Ale nie poddajemy się, idziemy na atak. O! Coś jest. Tutaj udaje, że się wracam, on widział przez chwilę moją armię, ale już idziemy atakować. Z drugiej strony ten obserwator też by mi się na froncie przydał, żeby tutaj przycisnąć go nieco. O, jest orakel, dobrze. O, wojdy robi. Nawet nie najgorszy pomysł. Aj, zrobił tego wojdę. Pozbyłem się tego. O, dobra, zniszczyłem Oracle. To te dwa moje kolejne stalkery mogą tam biec. No i go. Jak zrobi kolejny Oracle, to będzie problem z tym. O, nie broni nawet. Niszczę mu pylona, bo może... O! Coraz bliżej 200 milionów. Niszczę mu pylona, bo może mieć supply bloka. O, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Teraz pylona, pylona. O, zniszczony, właśnie. Gdzie ten jego Void Room? Dobra, są Voidy. Easy! I w centry. Ole! No i życie ładnie poszło. Pamiętam go jako całkiem niezłego Protosa kiedyś. Moja pęd 194, jego 120. Moje 194, jego 124. Jego statystyki 73-72 i drugi w masterze jest. Ja też jestem drugi w masterze. Kariery, kariery, kariery. No ale to nie jest tak łatwo je zagrać, no ludzie. Indii nawet jakbym miał puszczać reklamy, to nie miałbym nic przeciwko. Ja na koniec tylko puszczam ten 3-minutowy, bo to, jak ktoś chce mnie wesprzeć, to po prostu robi donate i tyle, bo mówienie się w reklamie, jak z tych reklam praktycznie nic nie ma, to jest bez sensu, to jest... Ludzie będą ten musieli je oglądać, a ja w sumie nic z nich nie mam, więc to bez sensu. No dobra. Patrzymy, patrzymy. O, oglądają jakieś, widzę, fanki, nice. Igor, zapuść się. Nie, ja nie chcę, bo potem jak jest ta broda trochę dłuższa, to ją tak czuję i to nie jest takie super. Czy był już follower Indie Minecraft? Nie, chyba nie było. Czy przemiał takim followerze, nie wiem. A, no i ciśniemy dalej. Ta gra jest nadal za ciężka, pisze Montek. Znaczy to tak, no w StarCraftie trochę szybko się wszystko dzieje już, jak tak się w miarę ogarnia. Ale jest fajna, bo trzeba i szybko, i dokładnie grać. Dlatego tak te gry lubimy. O, wow, kolejna osoba chce mi przelać na konto po prostu i napisała maila. Nice! Sporo osób. Tak dzisiaj chyba z 2 czy 3 osoby napisały numer konta. Wow, dzięki za wsparcie. Oho, teraz softbox wyrzucę i będzie zbieranie do softboxa. Jak mam tak przed sobą i jak wyciągnę nogi, to mogę walnąć softboxa. Ci, co nie wiedzą, co to softbox, to coś, co mi oświetla. Że jestem taki biały i trochę ładniejszy przez, no bo wiadomo, światło polepsza wszystko. A, no i dzięki niemu działa green screen poprawnie w miarę. Protoss Gunmastera teraz. Jako posiadacz brody stwierdzam, że to... no właśnie, co? Nie, ja tam nic do brodaczy nie mam, nie, ale sam po prostu nie chcę, bo to dla mnie trochę niewygodne. Chociaż z drugiej strony, kto lubi się golić, prawda? No już rolka się ten. Dobra, go.
Teraz trochę ta... O, Overgrowth nam rzuciło. Dzisiaj tylko na niej zrobiłem Cannon Rush na zerka. Co by tu teraz? No, na tej mapie w sumie mogę sprawdzić jakieś proxy zagrać. Ale ten pomysł przyszedł zbyt późno. Zero sygnał na karierę albo unsub będzie. Dobra, może się uda zrobić te kariery. Ale no to jak mam zagrać kariery, jak gry trwają 10 minut, no i... Tam z jednej bazy zagrać kariery, to nie byle co pokona. No, pokaż proxy, nie masz? Nie, nie ma. No, tak liczyłem na proxy. Prawie 300 osób. Nice. Kobiety lecą na brwi, wiem to z własnego doświadczenia. Na brwi? Ja rozumiem, na rzęsy, ale na brwi? Poważnie. Może coś w tym jest. O, pieniądze! Dobra, ja teraz bliżej 200 milionów. Ktoś mnie tutaj wsparł. A właśnie, poprzedniego chyba nie przeczytałem. Zobaczmy, bo trochę sorry, że ten się zapomniałem. TLS napisał dance i zawias PL napisał hehe. Dobra, dzięki za wsparcie, chłopaki. Hehe. Dobrze, dobrze. Nie ma proxy. Byłem na jego proxy trochę teraz wrażliwy, czyli na jakieś dwa gatewaye tutaj, albo tutaj, albo tutaj. Ale ich nie zagrał, więc jest dobrze. Stalkera. Warpgate'a. No i zwiad. Kurczę, trochę późno też ten zwiadowca mi coś jedzie. Chyba będzie mieć Mothership Core'a na czas. Albo i nie. 150 wydobył, 150 z drugiej źle wydobył. O, zrobił sentry. Co to oznacza? Co to oznacza? Że może grać Fast Expa i będzie widzieć co gram, czyli Stargate. Dobra, chyba go skontruję. Jak on gra sentry, to możliwe, że właśnie szybko zaekspuje. Albo zagra też Blinkstalkery. Jak zagra Blinkstalkery, to mam pozamiatane. Dobrze, dobrze. Ja oczywiście 3 gate'y dokładam do tego. Jeszcze nawet anuluję propkę z Nexusa. Zaraz będzie ogień. Robimy orakla. Jest duża szansa powodzenia. Naprawdę duża. Ouu, będzie kontratakować. Cwaniak. Dobra, go, sprawdźmy czy ekspuje. Proszę, ekspuj gościu. Jest! Leć już, miazga. Chyba zrobię jednego pylona tutaj. Ciekawe czy zauważył mojego Stargate'a na wiosnę, więc... No chyba nie. Tutaj nie kontratakuje. Dwie sy... O, jak mu wlecą. Oj! Oj, niedobrze. A nie, to halucynacja przecież jest.
Chociaż trzeba by na pewno. A nie! Nie jest halucynacja. Bigo! I teraz warnie. O, Wojda zrobił. Jest! Ale miazga, jeszcze mój Fenix by mnie uratował przed jego oraklem. Chyba. A gdzie ten jego orakl? A, był tutaj. Dobrze. Cóż za rozgrywka. Ale nie ma Grandmastera. Znaczy ja nie mam, on miał 110-104 jego statystyki. Indie, żeby na końcu miał być 4x4. No myślę, że może być dla odmiany. 0 sygnał na rzęsu, what the fuck, serio? Taki był żart. Na brwi, a nie na monobrew. Może takie fajne rzęsy sama chciałbym mieć takie. No wiadomo, że chodzi o rzęsy zawsze, to się wydaje. Nic taka, jeszcze trochę działalność będziesz musiał założyć, tyle hajsu dostajesz. Nie no, 200 milionów to chyba prędko nie będzie, bez przesady. Dobra. Lecimy zaraz chyba dalej, chociaż już mamy... A dobra, jeszcze ostatnia gra, spróbuję jakiegoś cheeza zagrać. Oj, nawet bonus pula się spali. A potem zagramy sobie z widzami 4x4. I będzie miło. Jakby co, jak ktoś chce zagrać, to IndieSC, grupa na StarCraftie. Tam ją wyszukujecie i dołączacie, albo po prostu wchodzicie na kanał, nie trzeba dołączać. Bo to służy tylko i wyłącznie tam do komunikacji. I tyle. Lepiej 4x4 niż Raynor Part. Znaczy Raynor Part ostatnio dość często było, więc sobie zagramy, myślę. Teraz Cannon Rush? No właśnie, może jakiegoś cheeza zagram. Tylko zobaczymy jak... Znaczy jeszcze zależy od mapy, no bo ta mapa nam dużo powie. No i czy na Terana, bo na Terana to się... O, Toki! Leci cheezik. Leci cheezik. Proxy Gatey. Oj, trochę późno propkę zrobiłem, ale co nic. I już się zaczyna. Good luck, have fun, tak? Good luck, have fun. Ciekawe, czy on nam zaraz proxy nie zrobi. Możemy się wyminąć naszymi tymi zwiadowcami. Jego tutaj, mój tu. Znaczy zwiadowcą. Nie wiem, czy grać tutaj, bo grać tutaj. Dobra, zrobię może to inne proxy. Będzie więcej mikro, więcej bazobawy. Najmniejsza szansa, że on to zauważy. Przy okazji. Trochę poprawmy jeszcze robotników, co by się wszystko szybciej działo. No i gateway na 11. Już przyczajony będzie. Przyczajony tygrys z gatewayami. O, nie zwiedził, nie zobaczymy chyba. Nie wiem, wydawało mi się, że to mi śmignęła jakaś propka, ale to może z widy były. No i już za moment.
Aj, zauważył. A idź pan. W pieruny. No dobra, nie będzie łatwo, bo on to zauważył. Ale się bronimy. Gdzie tylko jednego pylon jest? Oj, tego pylona jednego ukrył, nieźle. Ohohoho! Taki zawodnik. No jak zrobił zeloty, to już w ogóle będzie mega trudno. Kurczę. Swoją probę walną. Oj. Krój! Aż się nie zabraknie. Dobra. Aj! Złapał mnie. Okrutnie. A, ładnie wyłapałem. Jest! Te mikro. No dobra, poszło. Pięknie. Uf. Ja tego dawno nie grałem. O, proszę państwa! Co za styl! Punkty za styl! Jest Grandmaster! Ha, nie wierzyli, że będzie. Co za styl! A, on ma Mastera, mój przeciwnik. O, Mański się zgłasza do gry jako sub, spoko. Także jest Grandmaster! Bardzo dobrze. No dobra, to się napatrzyliśmy. I mój przeciwnik statystyki 237 na 203 ma. Więc wow. Dobre. Jest złota ramka. Gratulacja, jajajajaj. Jakie to dziwne niektóre są komentarze, jakie się przeczytam. W ogóle jakie mam statystyki? 39-33. Dobra, no to co? No to wbijajcie na... O, dobra, już nie musicie wbijać, już was jest wystarczająco dużo. No jak ktoś chce, to czemu nie? Jest Grandmaster. Proxygate na Grandmaster. Tak jest, jak chcecie mieć Grandmastera, to tylko Proxygate. Dobra, fajnie. Bardzo fajnie. Czy gram coś innego na streamach oprócz StarCrafta? Kiedyś zagrałem jedną grę w CS-a, ale więcej to nie. Znaczy możliwe, że będę grać jeszcze w taki kwadrat, który... Ale to mało z niego będę grać, tak, że się tak podskakuje. To jest taka, no, wkurzająca gra. Dlatego będę w nią grać, oczywiście. Wniosek. Zawsze słuchać czatu. No tak, te Dark Templary były dobre wtedy na Terrana i takie inne. Napisz może wbijesz GM-a. No super, tak, jeszcze go dobić. Wyszedł bez GG i napisać może wbijesz GM-a. Jestem 141 w GM-ie tak w ogóle. A w ogóle ile mam punktów? No gdzie to jest? Dobra, widzę, że jest KWZD też co zagrać. 841 mam w Grandmasterze, a pierwszy pewnie ma z 1500. Aha, okej.
To był mój problem z proxygatami, jaka nagroda? Uścisk ręki na jemie, jak mnie złapiesz. Co to za nagroda, ale tam, no nie wiem, jak chcesz się też przywitać na jemie, to śmiało. Dobra, dzięki za ten, tam gratulacje, wiadomo. I lecimy z gierką, z widzami. Może nawet dwie będą, co ba, po trzy może. Tylko teraz jaka mapa? No, jak zwykle zapominam. Dobra, Conduit. Conduit. Daj zagrać, nie bądź wiśnia. Dobra, zakładam. Jak ktoś jest subem, to może mi napisać, czym go zaprosił. No dobra, spoko. Inwajtuję tutaj już po kolei tych subów i tak dalej. Teraz tak. Momencik. Zapłać 2 miliony i zagrasz. Tak, 200 milionów od razu. 11k euro. Dobra. Możesz sygnał wyznaczyć kogoś. Dobra. Mentos. Mentos nie chce grać? Jak to możliwe? Dobra, pierwsze osoby, które napiszą cokolwiek pod moją kolejną wiadomość. Dobra, robimy losowanko na szybko. I zaraz się okaże, kto będzie chciał zagrać. Aha, Dawid. Dobra, to wytypował Dawida, zero signal. Go, go, go. Dobra, zobaczmy. I streamuje bez spodni. No ciekawa wiadomość, trzeba przyznać. Chwila, moment. Coś się tu przycięło, czy mi się wydaje? Nie, nic się nie przycięło. To, czy to ta kwadratowa gra? Nie, to jest The Impossible Game się nazywa. Zapomniałem... Zapomnieli się odezwać, tak chyba zapomnieli. Cicho, Michał. Mam spodnie. Jakie mam spodnie? Jakie one sobie spodnie? Jeansowe. Dobra, mamy 4 na 4, już ogarnięte. Dobra, to jakoś spróbujmy to zbalansować. Tak, może tak. Będzie kut. Widzę, że tutaj coś chcą być ze mną zazwyczaj ci ludzie w teamie, ale ja sobie dobrze nie gram na tych 4 na 4. Więc nie wiem czemu. Okej, okay, go, go. Dobra, startujemy już. Zagramy sobie 4 na 4 z widzami. Tak, jest gone, master is good. Wreszcie się świeci tak, jak powinno. Będzie wielki fan na streamie? No nie powiedziałbym, bo moje 4x4 jest tak słabe, że ja równie dobrze mógłbym mieć inną ramkę, taką mniej świecącą się. I wcale by nie było za dużej różnicy. No dobra. Jak ktoś ma jakieś pytania podczas streamu, to jak zawsze może pisać na czacie. Zwłaszcza teraz, jak gram 4x4, to nie ma problemu, pewnie będę zerkać. Mi się świeci ramka na niebiesko i się cieszę. No proszę bardzo, diament też ładnie wygląda, master ładnie wygląda, wszystko ładnie wygląda. Jak
Kobiety lubią brąz, jak każdy wie. Każda liga ma swoje zalety. No na przykład jak jest w silniejszej lidze, to łatwiej awansować. Z Mastera tak na Mastera jest tak, no w sumie dość ciężko awansować, bym powiedział. Ale na przykład tak z brązu do platyny powiedziałbym, że nie trudno, jak się w miarę człowiek stara poprawiać wszystkie błędy i szuka taktyk i jest taki zaangażowany. Znaczy nie trudno, no to wiadomo, że tam to zajmie parę miesięcy może nawet, ale da się. Tak. Każdy może, bym powiedział. Aha, dobra, introduce. Dawid, o, mamy trzech teran, poważnie. W każdym razie Zodiak, teran Dawid, Zerk i Sznycel, teran. Mam trzech teranów, poważnie? No nie widzę tego. Ja jestem taki, widzę, najbardziej opatulony przez moich sprzymierzeńców, także najpierw zniszczą wszystkie, a dopiero chyba na samym końcu mnie. Są trochę fart. Szaleństwo Reaper Rush. Dobra, też zagram Reaper Rusha. Tyranie, robimy Reaper Rush. Tu jest w ogóle dziwna ta mapa trochę, no ale ją wybrałem. Oni są tutaj jakby co, w dolnym lewym rogu. Tak mówię dla widzów. Indy, czemu nie ma Hearthstone'a na IEM? Z tego co pamiętam, w 2013 roku było stoisko Hearthstone'a. Albo może... A rok temu też chyba coś było, bo śmialiśmy się z Artosisa, że jest tym graczem Hearthstone'a. Znaczy nie będzie głównego dużego turnieju, no bo IEM po prostu ma inne tytuły jako główne gry swoje aktualnie. Ale jest duży plus, że będzie też CS na przykład, bo normalne tytuły na IEM-ie to jest LOL i StarCraft. A teraz jeszcze doszedł CSGO poboczny turniej. Znaczy poboczny, to będzie chyba główny turniej tak naprawdę dla wielu osób. Bo polska strona CS-a w Polsce jest... No, polska strona Counter-Strike'a jest w Polsce naprawdę duża. Polska w Polsce? Co to w ogóle powiedziałem? No nic. Reaperu, robimy w miarę szybkiego Reapera, no a potem jakieś przejście w coś innego zrobimy, tylko jeszcze nie do końca wiem co. No pewnie sobie zaekspuję. Bo jednak tak z doświadczenia, z tego co pamiętam, z ekspowaniem 4x4 to jest całkiem dobry pomysł. Nie wiem po co do końca tego zwiadowcę wysłałem. Ale ci... Uff, wreszcie się skończą te miliony wiadomości. Czemu nie ma Grandmastera? Z każdej strony oczywiście te wiadomości były. Dobra, gdzie jest Reaper? Będziemy mikrować. No, ujawnij się, tutaj jesteś. No i ciśniemy. No, 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 ale bez przesady. Dawid się, widzę, że uśmiał z tego naszego rusha. O, coś tutaj atakuje nas tym razem. A, jakiś szybki rush też. A, bo nie... A, pewnie onlingami rushują. O, żeż ty. Dobra, bronimy się. Ciśniemy, ciśniemy. Tutaj w ogóle też jakieś zamieszanie. Nawet nie... Oj! Dobra. Uciekamy od nich. Milion Marines i będziemy mikrować. Jak Koreańczycy tymi Marinami. O, dobra. Tutaj coś się tworzy. Okej, że ten Lord nie padł. To też trochę fart. Skąd mam wiedzieć, co oni grają? Co ja zwiat robię? O! Dobra, zrobię zwiat. O! Oracle panika! Trzeba uważać na Oracle. Przechodzimy w jakiegoś combat shielda, ale się rozekspowali.
Zylce napisał, że zdziwiliby, że ktoś by się tutaj zdziwił, jak dobrze dziewczyny grają w CS, a? Zależy z jaką bronią. Z P90 to każdy wymiot. Prawda. Dobra, tu retujemy. No i ładnie poszło, wybroniliśmy Zodiaka. Teamplay musi być. Dajesz sznycel. Co to jest sznycel? Już zapomniałem. To jest jakieś jedzenie chyba, nie? Jakie mało życie wiem. Steampacka jeszcze nam brakuje. O, on te ripery dalej ciśnie. O, twardy zawodnik. Jeszcze nawet nie zrobił orbitala. Sznycel, rób orbital. Teranem grasz, muły. O, i tutaj to zaraz popada wszystko. A my wszyscy, widzę, że poza sznycelem siedzimy w bazie i się bronimy. O, tutaj jaka ekspansja ukryta. Dobra, idziemy w mediwaki, standardowy push, ale będę mieć wojska. Oj, ale tego będzie. To jest sznycel, cofaj. Aha, ma jednego ripera i się cofa. No warto, warto. Rouchet z szybkością, jest okej. Okay. Ja typowo sobie zagram bio, bo to jest bardzo łatwe do zagrania. O, może tym reaperem sobie stanę gdzieś tutaj. O, coś! To nas bio Oracle chyba. Albo coś podobnego. O, tutaj sobie jeszcze turetę machniemy. Dużo niezalogowanych ogląda SC2, nie wiem za bardzo o co chodzi. Tu jakieś zamieszanie, ale nic. No i zaraz wyjdziemy z mediwakami, zrobić jakąś lekką miazgę z tych ekspansji na górze. O, tam coś biegło na górze, nie podoba mi się to. Gdzie ten steampack w ogóle się tworzy? Tworzy się. Dobrze, dobrze. Tylko gdzie ten punkt zbiorczy ustawić? Dobra, gdzieś tutaj. Jazda, jazda. No, zaczynają się lagi, znaczy gra już zaczyna się rozkręcać. Oj! Oraklu! To jest, widzę, że oni się nawet nie bronią przed tymi oraklami, na turetę nie postawią. Może ja mu postawię turetę. Tutaj też biją, oj, jakieś warpiny. Dobra, wbijemy się w te ekspansje normalnie, jak to już masło. Dlaczego mi nie pokazuje skrótów klawiszowych w dolnym prawym rogu? To jest dokładnie, proszę ja ciebie, tutaj. Już odpowiedziałem na streamie. Gdzie to jest? Oj, nie, chwila. Dobra, zaraz odpowiem. Co? On nie zszedł na dół, oj. Dobrze, nie zostanie. Miazga, miazga. No, idziemy. Uj, dobra, tutaj nie podejdziemy. Kurczę, nie dają nam zaekspować. Teraz tak, ulepszenia.
Ciekawe, czy ja w ogóle ucieknę, jak mnie za chwilę złapie ten zerk. Nie, dam radę. Oj, dobra, tu też nie. Zły plan, zły plan. Ej, w ogóle drużyna bije mi? Znaczy, chcemy pokonać, bo tutaj nikt nikogo nie będzie bił. Zaraz będzie policja na Twitchu. Zakopujemy i BOOM! Mam tremę! Przed czym? Że to jest tylko teamówka. Tutaj na high groundzie ustał? To też ciekawe. Słabo się pozycjonują ci moi przeciwnicy, dlatego tutaj się mogę wymieniać. Teraz będzie, uwaga, niesamowity ruch, typowy dla Terran, chociaż nie, jeszcze nie. O, dobra, teraz. Go, go! Dobrze, dobrze, miazga, miazga. Trochę przycina, ale jest, jest duch. Oni w ogóle z tym wojskiem nie ruszają, coś takiego. Oho, dobra, ewakuacja. Teraz tutaj. Oj! Roczkę drawizy Tefel dawał coaching. Będzie ciężko to sforcować. A, no bo właśnie nie robię ulepszeń, dlatego będzie ciężko. Deszcz move. Miazga. Co dla czemu Indy? O co chodzi? A, bo to przeciwnik. Miazga. No trochę mało FPS-ów, sorry za to. Ale to 4x4 jest. A ja mam tak ustawienia zmaksymalizowane pod 3, pod 1x1. Tutaj coś mi padają, chyba jednostki, które są posiłkami. A nie, nie padają, dobra. Nie kontratakują nas też, tylko tak stoją po prostu. Okej, to dziwne. Po prostu jedno nano. O, wreszcie się ocknęli. Pokaz slajdów, moi majcyki. No tak to bywa, prawda? Aj, nie urwał. Nie uciekł, znaczy się. Oj, tutaj coś mu się uwięziło trochę. Nie! Dobra, trochę tej kontroli mam niewystarczająco dużo. A, możliwe, że wina SKWZD, bo on ma trochę słaby komputer z tego, co mówię. Może tak być. No kurczę. Gdzie słowa, to jeszcze ktoś od nas zagrał? Dawid, o Boże, ile to tego jest. Tak zwane kalafiory. No nie fajnie się na to gra zapewne. No tu jeszcze coś jest. Kurczę, ale ekspują. GG. Dobra. Sorhosty. No, Sorhosty to pewnie nam już wygrają. Ale dziwnie grali, bo się tego bronili. Powinni też próbować kontratakować albo coś.
add-on complete. It's go time. Our allies are being attacked. Depleted. Ale laguje. Dobra, długo. Kończący ruch. Shadow pisze, że nieoficjalnie jest najlepszym kochankiem się w świecie. Prawda? Nieoficjalnie to wiele rzeczy można powiedzieć. No chyba GG już. No i pomikrujemy, tak też można na roachie mikrować. Boom! Ale miazga z 2-2 na kontra 0-0. Ulepszenia oczywiście. To chyba już GG nawet jest, bo o nim... A nie, on ma 2-1, więc też nie takie złe. Ale i tak, Boże, jakie to MM jest silne. Poszło. Slajdy, slajdy. Ja mam oszałamiające 17 FPS-ów. A komfortowo mi się gra, jak mam tak przynajmniej 80. I tak widzę różnicę między 60 a 120 na przykład. Każdy widzi różnicę, jak chwilę popatrzy. Znaczy nie trzeba specjalnie wpatrywać, bo... Widać. Albo jak jest stream w 60 klatkach, to też od razu widać. A w 30 na przykład. 24 i 30 też łatwo rozróżnić. To trzeba tam, no, popatrzeć. Nie, no miazga jest. No. Ale tak pasywnie... Co tu się dzieje w ogóle? Co, no, co on tutaj ćwiczy? Są na nas tutaj spine crawlery. On się przekopał i zrobił tutaj gdzieś? To Boże, no dobra, Dawid widzę, że sobie poszalał trochę. O, a nie, to Oracle. Aha, Oracle gdzieś... Nie, to co? Kontratak o... Dobra, tu się dzieją rzeczy dziwne. Skąd te centry się tu wzięły? O, mikro. Miozga, miozga. Wreszcie limit. Widzę, że ktoś to jest twardo, nie chce wyjść z gry. Power Drive i może SKWZD. A, Power Drive został. Power Drive może sobie mikrował jakimiś pojedynczymi jednostkami. Tak czy siak mam oczy w 30 FPS-ach, słaby mózg. Nie, to... Znaczy pewnie jest jakaś różnica, no bo gracze możliwe, że właśnie łatwiej wyłapują niż osoby, które z grami nie miały za dużo wspólnego, tak czuję. No zobaczmy, co tu się dzieje. No wow, miałem 160 APM, a nie klikałem jakoś niesamowicie. Dawid, który gra z Mohostem, miał 130, no tak. No dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze ktoś mi napisał.
Dobra. No dobra. No dokładnie, dobrze jest mieć mocne procesory, jeżeli chodzi o StarCrafta. Lepiej jest podkręcić. Znaczy, były takie testy i w StarCrafcie najlepiej sprawdził się jakiś Pentium G ileś tam, który był podkręcony na 4700 chyba i lepiej wypadł od jakiejś tam i7, nie i7. Także procesor w StarCrafcie ma największe znaczenie, zwłaszcza taki podkręcony. No i StarCraft chyba też tylko jeden rdzeń wykorzystuje. Jak włączyłem drugi rdzeń na StarCraftcie, to 3 FPS urosło, więc to taktowanie jest najważniejsze właśnie, jeżeli chodzi o te klatki na sekundę. No ale żeby jeszcze stream pociągnąć, to trzeba dodatkowe tamte rdzenie. No dobra. Indie Lelamisz. Czy ja wiem, czy ja wszystkich pocisnąłem, po prostu kupywałem czas, a reszta drużyny się rozwijała. Ale kurczę, to 4x4 tak trochę średnio wygląda, no bo przez te klatki właśnie, jak jest za dużo jednostek, to jest trochę się to przycina. Skąd Indy wie, jakie ulepszenia ma przeciwnik? No bo na przykład jednostka, na przykład Zerling jak ma szybkość, to mu takie skrzydełka dodaje. Jak Roachy mają zakupywanie, to takie mają kolce na grzbiecie. No i takie różne są rzeczy. Można też na przykład sprawdzić, czy hydry mają zasięg, jak najedziesz tam na nie i no, sprawdzisz tam najeżdżając na atak ich. I takie tam, no różne są rzeczy. Różne małe rzeczy są. Jak Marines mają tarczę, to mają tarczę taką, wiesz, utworzoną. No dobra. Myślę, że to mogłoby być na tyle, bo już jest po 23. I fajny stream wyszedł, naprawdę fajnie. No jeszcze Grandmaster skoczył, to w ogóle idealnie. Także ogromne dzięki bardzo wszystkim za oglądanie. No się tego 4x4 nie chcą, te klatki mi się nie podobają. Ale na następnym streamie myślę, że jeszcze raz możemy spróbować zagrać, tylko coś by wypadało wykombinować z tymi FPS-ami. Albo może Raynor Party jeszcze, bo to całkiem szybko idzie zawsze. Dobra, zrobimy sobie Raynor Party na dobry koniec. Aha, miały być dwie gry. Ja mówiłem, że będą dwie gry? Nie, no Raynora sobie zagramy. Dobra. Oj, coś mi tu wyskoczyło. Dobra, robimy losowanie. Dobra, zobaczmy. O, koksu się załapał. Dawid niby nie chce grać, ja chcę grać, widzę. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Dzięki wielkie za wsparcie. Grandmaster. Okej, okay, dzięki. Donatorze. Widzę, że się ktoś tutaj ucieszy, że Grandmastera wbiłem, więc fajnie. Teraz tak, pozapraszajmy wszystkich, którzy chcą. Teraz kurczę, kogo ja tu zaprosiłem? Koksu, Dawid, Sznycel, Chris, Orcio. Zaraz to ogarniemy. Following StarCraft. No dobra, jest good. Dawid mówi, że nie znosi tego, ale i tak zagra. Okej, okay, go. No
Lecimy dalej na party. Ostatnie ładowanko. I zobaczymy. Dobra. Intel Pentium G, o właśnie, G3258 z ocena 4.7, wystarczy do full detali Full HD, dokładnie, o tym procesorku mówiłem, bo tam sobie kiedyś sprawdzałem testy jakieś i właśnie ten procesor był, że jak ktoś typowo chce być tam w StarCrafta sobie cisnąć, to ten procesor najlepszy, tylko trzeba go podkręcić oczywiście i FPS-ów będzie milion. Znaczy, nie będzie milion, żeby nie było, że już nie było. Aha, chwila. Bo tutaj się... O! Jest pisanie na początek. Majsiki. Panika, bo trzeba jak najszybciej napisać. Niektórzy nie nadążają. O! Jeszcze! O! Nikt nie napisał. Adjutant online. O! Pierwszy Keris odpada. O! Już druga osoba. Good evening, magistrate. O! Jakie dziwne słowo, magistrate. Ja tylko nie znałem. No. Widzę, że już niektórzy powoli wymiękają. Aj! Poszedł! Transmission ended. Chris był całkiem szybki. Kolejne. I'm Jean Raynor, the Marshal of these parts. Oj! No nie! Coś źle napisałem. Fuck. A Marshal, a nie Marshal. No dobra, nie wyszło. Wyglądał mi Mortal Fast. Wygrał Immortal Past. No nic. Okej, okay, kradniemy banan tym razem. Kurczę, nie będzie łatwo tego wygrać. O, o, o! Sznycel, 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 sznycel. Zaraz go dziobniemy, spokojnie, zaraz go dziobniemy. O, gdzie on jest? Oj, tu chyba jest przeciwnik też. Nie, nie ma. O, dobra, kampa się udała. Ktoś tutaj chyba walczy dość intensywnie o te banany. On ucieka z bananami, go, 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 go. A, dobra. Good, good. Teraz ja, moje banany. Jest, co za oportunizm. Dobrze, dobrze. Nie, to mnie nawet nie gonili. Dobra, zawinąłem banany. Dobra, o, ja nawet będę pierwszy. I poszło. To jakoś, jakieś to było łatwe. Co jest? To jest zło? A, bo tutaj sobie pułapki wszyscy poustawiali. A, oni uwięzili się w rzece, te paski to nie są w rzece. Dobra, ale już poszło, wygrałem wyścig. Trochę fart. Dzięki do banana lecie. DT Boy gał Immortal Pass, no widocznie dobry jest mi. Wyścig lurkerów. Go, go. No, 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 no. O, lawiruje, lawiruje i wymitrował. Teraz lewą stroną, bo pamiętamy, że tu zaraz nas będą przepychać. W ogóle Mikey biegnie tak odważnie środkiem.
no, 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 no. Oj, elegantno. O, zablokował mnie. Ile tu ich jest jeszcze? Nie giną w ogóle. O nie, zablokowali mnie. Żyjemy, żyjemy. Tak, ale co to za życie? Oho! Świetnie, dobra, już zginął. Majki chyba wygra. Chociaż tu się mogą zrespić jeszcze w ostatnim momencie. A jednak nie. Dobra. Buja. Teraz chcemy stalkery. Ej, nie, nie tym razem. Oho, już mnie gonią te wiry. Tutaj się steruje wirem, na tych co nie wiedzą. Trzeba wciągnąć innych. No, ładnie wyssany. Oj, 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 niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Goń go. Nie, ja w swój wir się zaraz wessę. Dobrze, uff. On też swój raz spadł. Ciągnij! Jest! No, prowadzę. O, medyczka! Tak jest, lurkery są z Brudwora. No, a tutaj oczywiście chodzi o to, żeby przeżyć jak najdłużej. Tak jeszcze tłumacząc. I uciekamy. A creepielingi są szybsze, poza creepem są tak wolne, że nas bez problemu nie złapią. O, tam ktoś... Ej, wszyscy dostali jakieś... Nie, ktoś tutaj nie dostał obrażeń. Sorcio konkretnie. Dobra, uciekam na prawą stronę. No to problem. Widzę, że Mikey chce zwabić Lingi do mnie. O, 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 o. Prawie mu się to udało. Uciekamy. Nie, po co komu steampack, prawda? Jak można uciekać sobie bez problemu? Tylko mikro trzeba mieć. Oj, dobra, jednak steampack się przydaje. To mnie blokuje. O. Dobra, trzeba użyć steampacka jednak. Kurczę, tutaj sorcie ma cały czas pełno punktów życia. O, już go złapały. Haha, dobrze. Teraz ja mam przewagę. Po co komu, po co się steampack poza creepem? Sorcie, przecież to jest tylko minion Lingu. Oj, nie! Ucieczka. Dobra, trzeba go zablokować jakoś. Kurczę, teraz ja zepsułem, teraz on ma przewagę. Dobra, no. Ten kawałek creepu, który się... Wszystko było prawie w creepie. Cedar ten tarry i Immortal Fast. Ale mamy sentry. Nigdy imba nie powiedziałbym. Z mobhackiem to ja też potrafię. Nie, właśnie to jest dobre, że tutaj w sumie nie da się cheatować nawet w tym momencie za bardzo. No bo jak? No! Sznycel dziabnięty. Ja się powinienem tutaj najbardziej zatroszczyć, żeby Immortal Past chyba po... Jestem murem. Okej. Oj, oj, oj. Do mnie teraz idą. Indy jako pozycja. Prawda? Całkiem niezła. Jestem murem. Widzę, że jakaś zmowa, bo wszyscy stoimy na środku, się forcefieldujemy przed tymi bindingami, zamiast kogoś wypchnąć. Oj.
Co? Dlaczego tak wszyscy długo żyjemy w ogóle? Przecież to się szybciej zazwyczaj kończy. Oj, nie, niedobrze. Ewakuacja przez mur. Nie. Dobrze. Ale jakie cheaty, można przez mury przechodzić. Ja tak to pewnie ktoś wymyślił. Oho. Nie ma. Tak jest, stalkery są najlepsze, tylko pewnie nam ich nie rzuci. Oho. Ej, co tak? O, o, przegrał. Przegrałem. No, stalkery na sam koniec. Będą mnie fokusować na pewno? No nie wiem. Nie wiem, czy to dobry pomysł. A nie, jednak nie fokusuje mnie, przynajmniej jedna osoba. O, ja nie... Oj, kurczę, ja nie mam skutów klawiszowych. Oj, dobra, może być ciężko. Nie mam blinka. A może samą myszką będę grać? Bez skutów klawiszowych, będzie ciężej wtedy. To jest mała szansa powodzenia. Ej, no co tu było? Musisz podać, sorcio. No. Sorcio nie wie, jak podać. No ja też mam patrol na kół. I dlatego mnie przeteleportowało, nie? O to w tym chodzi. Dobra, ja tylko myszką klikam jakby co, bez klawiatury. W ten sposób będzie większa szansa niepowodzenia i że nie trafię w coś. No, kliknij. Może widzicie, już nie trafiłem. O! Oj! Oj, podanie nie podał. Widzę, że nakręcają trochę tego ultraliska. On oczywiście przyspiesza z każdą chwilą. Majki widzę do mnie podaje twardo. Ja też do niego chwilę popodaję. O! Nie. Ej, no co tak na mnie? No, dobra, nie wyszło samą myszką. I bez teleporta. Nie ma punkta dla mnie teraz. No to popatrzmy trochę, jak mi krują. Sznycel, Chris, Koksu, o. I Majki. Dziki lubią nie. Zobaczmy, czy jakieś pytanka były wcześniej. Widzę, że rozmowy dalej o jakichś procesorach były. O! Zakończyło się. Okej, okay, dwa punkty. O, to jest świetne, to rzadko strasznie losuje. No ale tutaj to muszę tę schodkę je mieć, bo mi to będzie przesada. Ciekawe, czy mnie trafią? Nie trafili mnie jeszcze. Tutaj fajnie jakby się dało. Hej, no co tak na mnie? Ale te rakiety lecą. Aj, weszło. Patrzę też trochę na minimapę, dlatego. To nie był fart. Widzę, że na mnie się rzucają. Aj. Ole. To jest fajne, to jest mega fajne. To częściej powinno być losowane. Shit, wygrał. A, już mam 40 punktów, wygrałem faktycznie. Ale się poszczelajmy trochę. No tam jest jakiś buff po górnym prawym rogu. Także jest! Jestem szybki. No ciut! Co? On ma jakąś gruszkę. Drugi strzał, jak to jest? No dobra, i tak udało się zwyciężyć. I to jaką przewagą. Jakoś dzisiaj dobrze w ogóle grałem dzisiaj, tak szczerze mówiąc. Tak nie, żebym się chwalił, nie, tylko mówię jak jest. Ale dzisiaj naprawdę dobrze grałem. Okej, okay. Drugi Mortal Pass, trzeci Koksu. GG. No fajnie było. Całkiem fajnie. Widzę, że się George chyba śmieje z tego, mówię jak jest.
Inny by się chwalił, a ja po prostu mówię, jak jest, nie? Dobra,